Szkoły prowadzić. Baczność, naprzód, marsz. Brawo. Przyjmujemy ten sztandar jako symbol tradycji szkoły. Będziemy go czcić, nie splamimy jego honoru. Tył, zwrot. Naprzód, marsz. Tył,
naprzód, marsz. Tył, zwrot. Naprzód, marsz. Tył, prawo. Tył, zwrot. Naprzód, marsz. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować tym, którzy przez cały rok stali przy naszym poczcie sztandarowym. Jest to niezwykle zaszczytne wyróżnienie, ale też niezwykła odpowiedzialność i bardzo duży obowiązek, który czasem wciąż. Ale myślę, że po roku przynosi też ogromną satysfakcję. Także w imieniu Rady Pedagogicznej i wszystkich pozostałych uczniów pragnę Wam bardzo serdecznie za tą roczną służbę podziękować. Dyrektor szkoły oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 52 i Analogo Powstańca w Częstochowie składa podziękowanie dla uczennicy Natalii Błaszczyk za pełnienie honoru asysty portu sztandarowego w latach 2018-2019. Podziękowanie dla Dani Krakowskiej za pełnienie honoru asysty. Podziękowanie dla Martynki Kowalczyk za pełnienie honoru asysty. Podziękowanie dla Marty Pęczek za pełnienie honoru asysty. I podziękowanie dla naszych chorążek, dla Mateusza Żydowskiego za pełnienie honoru chorążego portu sztandarowego. I podziękowanie dla Bartosza Urbaniaka za pełnienie honoru chorążego. Wielkie brawa Państwu. Naprzód, marsz.
Malowe święta. Cześć, tu Hania. Dzisiaj nie byłam w szkole. I wczoraj, i przedwczoraj, i jutro nie idę. Mama też nie chodzi do pracy. I wcale nie dlatego, że jesteś chory. Byłyśmy sobie razem w kinie i na spacerze w lesie. Zupełnie jak na wakacje. Chociaż to wcale nie są żadne wakacje. Właściwie nie wiedziałam, co to jest. Telewizji mówili, że to się nazywa długi weekend. Ale przecież nie każdy weekend jest taki długi, prawda? Więc dzisiaj na nogach zapytałam mamę, co się stało z tym weekendem, że się tak rozciągnął. I czy nie można by tak zrobić z innym? Mama najpierw zaczęła się śmiać, że weekendy to nie są majtki na gumce, ani na istotę, żeby je rozciągać. A potem powiedziała, że ten weekend jest taki długi z powodu świąt. Zdziwiłam się, bo święta to przecież Boże Narodzenie i Wielkanoc. Ale mama powiedziała, że nie tylko, jeżeli jest jeszcze całe mnóstwo różnych świąt. I na przykład 1 maja to święto pracy, które ma przypominać ludziom na całym świecie, że praca jest bardzo ważna. A 3 maja to nasze polskie święto, rocznica uchwalenia Konstytucji. I jest po to, żebyśmy pamiętali, że byliśmy pierwszym państwem w Europie, które miało własną konstytucję. Nie bardzo rozumiałam, o co chodzi z tą konstytucją, chociaż mama próbowała mi tłumaczyć. Ale spodobało mi się bardzo, że może być tyle różnych świąt. Bo okazało się, że jest też Międzynarodowe Święto Przytulania, Święto Tańca, Święto Całowania i nawet Święto Kurzowego Misia. I mnóstwo innych. No to zapytałam mamy, czy mogę sobie stworzyć zupełnie własne święto. Na przykład Dzień Przyjaźni mojej Irenia. Albo Dzień Domi dla lepszych na powroty. A mama powiedziała, że to świetny pomysł, żeby uczcić to, co dla nas ważne. Ale że musi wymyślić, po co chce je obchodzić, kiedy i jak. Bo każde święto ma swój specjalny dzień i swoje rytuały. Na przykład z okazji 3 maja wybierze się plany. W dniu misia przenosi mu się do szkoły. A w dniu przytulania nawet obcy ludzie przytulają się na ulicach. No to teraz siedzę i myślę. Dzień przyjaźni mojej Ukrainy na pewno będzie 1 września. Bo wtedy się poznaliśmy. Ale co dalej? Wasza Ania.
Ojcą na wiekach chwały i sławy. O wojach Mieszka nam powiedz, o słupach nad Odrą stawianych. Niech niesie Twoją opowieść wiatr halny i morskie szkwały. Matczyny, ucz nas miłości, jak Ojciec w życie wprowadzaj. Nie żałuj serdecznej troski, za trudy szczodrze nagradzaj. Biel śniegu i żar cierpieni, i orły dumne piastowskie, to wieczne symbole tej ziemi, najbliższe sercu, bo polskie. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandarów. Niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród. A jeśli wielka historia i dla nas ma trochę miejsca, bądź z wiernych mi najwielkiejsza i mnie weź sobie do serca. Polska, Tadeusz Kubrak. Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój, gdzie lasy są i rzeczy nasze, gdzie każdy ojciec szedł na bój, gdzie biały orzeł nasz należy, gdzie Gdańsk uderzył z nitwy zębami, gdzie nad Krakowem dźwięczy hejno, gdzie wolna droga będzie wzgórzem, gdzie wina trzcina na jeziorze. Tyś się tu rodził, ojciec i wuj. Tu się rodziła twoja matka, dziad orał ziemię, wdychał burz, a jego dom to nędzna chatka, gdzie wróć żurawi nad rękami, gdzie Mysia wieża ponad Gorkiem, w Szczecinie biały tras Atlantyk, w morzu starowy silny okręt, gdzie miastem Słowik szatał gęstych, jesienią wyżyska z Pontynem, gdzie latem słońce nad Bałtykiem, a zimą świeżdżem za Pomnem, gdzie dom poety w czarnym lesie.